Dzień dobry Państwu, Paulina Pałka, witam serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest prezydent Skarżyska Konrad Kronik. Dzień dobry Panie Prezydencie. Witam Pani redaktor, witam Państwa. Panie Prezydencie, jeszcze do niedawna, jeżeli o Skarżysku widzieliśmy jakieś informacje w ogólnopolskich mediach, były to zazwyczaj informacje niekorzystne. Teraz widzimy Skarżysko i w różnych gazetach, widzimy w programach, widzimy miasto, które jest pokazywane z jednej strony jako miasto z bogatą historią, z drugiej strony miasto nowoczesne, dobrze zarządzane. Tymczasem spotykamy się z krytyką, jeżeli chodzi tutaj o wewnętrzne sytuacje. Znaczy, no, krytyka, o której pani redaktor mówi, no, jest generowana przez opozycyjnych radnych, którzy słyną z tego, że działają w myśl zasady im gorzej w mieście, tym lepiej. Od początku kadencji blokują reformy, blokują zmiany. Zmiany i reformy potrzebne, szanowni państwo, bo przypomnę, że na początku kadencji miasto było na skraju bankructwa, groził nam zarząd komisaryczny, a w chwili obecnej, tak jak sama pani redaktor zauważyła, jesteśmy postrzegani jako miasto dobrze zarządzane, miasto sprawne, miasto z historią z jednej strony, ale z drugiej strony także jako miasto nowoczesne. I ja myślę, że jest to efekt umiejętnego zarządzania. Przede wszystkim umiejętnego zarządzania finansami. Efekt tego, że udało nam się przyciągnąć znaczącą liczbę inwestorów do miasta, ale także efekt umiejętnie prowadzonej polityki promocyjnej. I ja myślę, szanowni państwo, że tutaj no, najlepszym będzie takie stwierdzenie, że no, matematyka jednak nie kłamie i ja jestem zwolennikiem tego, żeby operować na liczbach. I przypomnę Państwu, że jeszcze w kampanii wyborczej w trakcie debaty prezydenckiej powiedziałem, że jeżeli nie zredukuję bezrobocia w znaczący sposób, to nie będę ubiegał się o reelekcję. I przypomnę Państwu, że na początku kadencji bezrobocie wynosiło na terenie powiatu skarżyskiego 25%. W chwili obecnej, wczoraj rozmawiałem z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy, z panem Romanem Białkiem, poinformował mnie, że stopa bezrobocia na terenie powiatu w tym momencie to jest cirka 15%. Proszę Państwa, to jest spadek aż o 10%. Ja gdy mówię o tym w Kielcach, gdy mówię o tym w Warszawie, w Krakowie, to ludzie łapią się za głowę, że tak świetną robotę udało nam się wykonać tylko w 3 lata w Skarżysku Kamiennej. No a opozycja krytykuje, no cóż, od tego jest, żeby krytykować. Krytyka to jest tak naprawdę wilcze prawo opozycji. Natomiast no, ja średnio się tą krytyką przejmuję, wolę się skupić na pracy i chwalić się coraz to nowymi, korzystnymi dla miasta efektami. I myślę, że mieszkańcy umiejętnie ocenią, kto ma rację. Czy ci, którzy ciężko pracują, ci, którzy mnie popierają, czy ci, którzy nic nie robią, biorą tylko diety radnych i narzekają. Dopytam tak w trzech słowach na temat bezrobocia. Jak pan myśli, z czego wynika przede wszystkim ten spadek? No przede wszystkim wydaje mi się, że na pewno z działań powołanych do tego organów, między innymi Powiatowego Urzędu Pracy, ale także Centrum Obsługi Inwestora, czyli jednostki miejskiej, która była moim autorskim pomysłem. Przypomnę, że przyciągnęliśmy do miasta już kilku inwestorów zewnętrznych. Cały czas ściągamy kolejnych. Mamy sprzedaż nieruchomości miejskich tak naprawdę na niespotykanym od lat poziomie i to wszystko powoduje, że to bezrobocie spada. Myślę, że w ogóle mamy do czynienia z ożywieniem pewnym gospodarczym w regionie. Natomiast chciałbym zauważyć, szanowni państwo, że jeżeli chodzi o dynamikę spadku bezrobocia, to ta dynamika jest jedną z najwyższych w regionie. I to są, proszę Państwa, jakby nie jest to moja prywatna ocena, tylko to jest ocena, prawda, powiatowych urzędów pracy i statystyk, które są prowadzone między innymi przez Wojewódzki Urząd Pracy. Panie Prezydencie, kilka dni temu odebrał Pan wyróżnienie Laur Michała Anioła. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. To wyróżnienie Skarżysko otrzymało po raz trzeci, a tymczasem tak jakby trochę w tle mieliśmy też reformę edukacji. Jak ona została wdrożona w Skarżysku? No myślę, że Skarżysko może być tutaj przykładem dobrze wdrożonej reformy. Z czego to wynika? No myślę, po pierwsze, że z naszej sprawności menedżerskiej, myślę tutaj, że jest również duża zasługa mojego resortowego zastępcy, pana Krzysztofa Myszki, który jest bardzo ceniony w środowiskach oświatowych. Warto też zwrócić uwagę, szanowni państwo, że ta reforma przeszła gładko w Skarżysku dzięki temu, że na początku kadencji zdecydowaliśmy się na reorganizację sieci placówek oświatowych i dzięki temu teraz
teraz, na koniec kadencji, tak naprawdę, szanowni państwo, praktycznie żaden z nauczycieli w związku z reformą nie stracił pracy. To jest na pewno... też spotykało się z krytyką, z tego co pamiętam. Reorganizacja. Reorganizacja, tak, spotykała się z krytyką, rzeczywiście, a suma summarum wychodzi na to, że również była potrzebna i teraz reforma przeszła bezboleśnie. Dodam, szanowni państwo, że też tą reorganizację krytykowali radni Prawa i Sprawiedliwości, a jak PiS doszedł do władzy w skali kraju, no to sami zrobili reorganizację. Czyli kolejny przykład na to, jak niemerytoryczna jest to krytyka. Zresztą jak poważnie można traktować radnych czy ludzi, którzy doprowadzili miasto na skraj bankructwa i w tym momencie no, próbują krytykować mnie, osobę, która uzdrowiła finanse publiczne. I teraz ja rozumiem, że plan Prawa i Sprawiedliwości, szanowni państwo, jest taki, że Kronik się narobi przez 4 lata, uzdrowi finanse, odduży miasto, a oni przyjdą, znowu narobią bałaganu, znowu nie będzie na wypłaty, znowu nie będzie na pokrycie bieżących faktur. No myślę, że chyba nikt z mieszkańców tego nie chce. Natomiast myślę, że radni Prawa i Sprawiedliwości bardzo by chcieli, bo już oczyma wyobraźni widzą się w urzędzie, być może na moim miejscu. No ale pytanie, czy byłaby to dobra zmiana? No przyznacie państwo, że chyba nie. To jak już tak poszliśmy w tą rywalizację i takiego sportowego ducha, ostatnio też informowaliśmy i my, i stronę Urzędu Miasta na temat powrotu reaktywacji Skórzanych Skarżysko. Jest to informacja, która ucieszyła tych mieszkańców, którzy siatkówką się interesują. Kiedy będziemy mogli obejrzeć pierwszy mecz Skórzanych u nas w mieście? Pierwszy mecz 11 listopada u nas na hali w Skarżysku Kamiennej. Bardzo serdecznie wszystkich państwa zapraszam. Myślę, że to dobra informacja, że drugoligowe rozgrywki wracają do naszego miasta. Dodam, że mocno postawiliśmy teraz na rozwój sportu. I nie tylko siatkówki, ale także piłki nożnej. Ostatnio na meczu Granatu rozmawiałem z zarządem. Padła tutaj deklaracja z mojej strony. Dodatkowo wsparcia finansowego w kolejnym roku dla klubu, dlatego że no, pierwsza drużyna osiąga świetne wyniki. Wspieramy więc nie tylko siatkówkę, ale także piłkę nożną. A w zakresie siatkówki jeszcze jedno działanie. Tutaj także w ramach Stowarzyszenia Przyszłość i Rozwój organizujemy wyjazdy na mecze pierwszoligowe plus ligi do Kielc. I w zasadzie na każdy mecz jeździ z nami minimum 50-60-osobowa grupa ze Skarżyska Kamiennej. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców. Jeżeli będzie trzeba, to weźmiemy 2 autokary. Dodam, że wyjazd jest darmowy. Działamy tutaj społecznie, pro publico bono. Nie płacimy, znaczy mieszkańcy nie płacą za bilety. Udało nam się w ramach współpracy z klubem kieleckim wynegocjować za darmo te bilety dla mieszkańców. A tutaj także korzystamy z naszych albo skromnych finansów, albo umiejętności menedżerskich i staramy się pozyskiwać sponsorów, którzy za darmo finansują nam te wyjazdy. Także taki wyjazd na mecz plus z ligi do Kielc, no nie wiąże się dla mieszkańców żadnymi kosztami. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych, są wśród nas osoby z uprawnieniami pedagogicznymi, także osoby niepełnoletnie również mogą jechać i myślę, że w fajny, ciekawy sposób spędzą sobie weekend w Kielcach, a na wieczór wrócą z powrotem do Skarżyska, do rodzinnych domów. Panie prezydencie, jeszcze na koniec w takim razie kilka słów na temat polityki senioralnej, bo widzimy tutaj też pewne ruchy. Na dniach praktycznie otworzony zostanie klub seniora. Co jeszcze dzieje się w tej sprawie? No jeżeli chodzi o politykę senioralną w tej kadencji samorządowej, jest to jeden z moich priorytetów tak naprawdę. Mocno stawiam nie tylko na rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku, co myślę, że widać, ale wprowadziliśmy także Skarżyską kartę seniora i osoby starsze mogą liczyć na wiele zniżek, nie tylko w miejskich jednostkach, w Miejskim Centrum Kultury, w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji, ale także w prywatnych firmach. Kolejne działanie to także wspomniane przez panią uruchomienie klubu seniora. Przypomnę, że obiecywałem to działanie jeszcze w czasie kampanii wyborczej i udało się to przedwyborcze zobowiązanie no, wypełnić. A także no, myślę takie duże wydarzenie, które miało ostatnio miejsce, obchody Europejskiego Dnia Seniora, mój autorski pomysł, sala w MCK-u tak naprawdę no, pękała w szwach, brakło wręcz biletów i to jest najlepszy dowód na to, jak te działania są potrzebne. Myślę, że warto aktywizować seniorów, a wiem z drugiej strony, bo rozmawiam z mieszkańcami miasta, że te działania doceniają i to też jest najlepszy dowód na to, że są one potrzebne. I tu postawimy kropkę, panie prezydencie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo pani redaktor. Dziękuję bardzo państwu. Moim i państwa gościem był prezydent Skarżyska Kamiennej Konrad Kronik. Do zobaczenia.